Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak wygląda moja szklarnia po ponad roku użytkowania. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, a teraz pokażę Wam co ciekawego u mnie rośnie w szklarni. Jak widzieliście na polu jeszcze śnieg, bo prześwituje przez poliwęglan, a w szklarni jest około 10 stopni, z czego jestem bardzo zadowolona. Teraz otwieramy szklarnię i wietrzymy, więc trochę chłodniej się zrobi, ale to nic nie przeszkadza tym roślinom, które tutaj są. Aktualnie jest filmik na kanale co rośnie w szklarni w styczniu. Niewiele się zmieniło, ale pokażę Wam już niedługo kolejny odcinek. Teraz pokażę Wam, jak wygląda szklarnia. U mnie jest to szklarnia z poliwęglanu 6 mm. Jest to szklarnia o wymiarze 3x6 m. Była postawiona w poprzednim ponad rok temu, w listopadzie, czyli ma ponad rok, mamy teraz luty. Więc powinnam ten filmik nagrać w listopadzie w 2022, ale jestem spóźniona. Teraz pokażę Wam, co ciekawego jest u mnie w szklarni. W tej szklarni w poprzednim sezonie rosły pomidory oraz papryki. Możecie sobie obejrzeć filmiki, w których wam pokazuję, co jak planowało, jak to wyglądało, rozmieszczenie itd. W tym roku planuję zrobić tak samo. W szklarni mam dwa okna naprzeciwko siebie oraz parę drzwi z przodu i z tyłu szklarni. Te, te drzwi też otwierają się jak jedno okno lub całościowo jako takie duże drzwi, z czego jestem super zadowolona, bo jednak w szklarni potrzebna jest wentylacja, zwłaszcza kiedy przychodzi lato. Jestem zadowolona ze szklarni. Pokazuję Wam teraz mniej więcej, jak wygląda. Jest też filmik na kanale, w którym też pokazywałam Wam na samym początku, jak wyglądała, jeszcze przed takim rozpoczęciem upraw. Teraz, co nieco jeszcze, właśnie w szklarni rośnie to mam poprzykrywane są zrobione ścieżki, i z tych ścieżek jestem zadowolona, że podzieliłam to na te, jakby trzy pasy. Jeżeli bym miała szklarnię mniejszą, na przykład 2 metry na 6, wtedy bym zrobiła jeden pas y, taką ścieżkę przez środek, ale w związku z tym, że jednak jest na tyle miejsca i to dobrze działa, w tej szklarni, to tak zostawię. No, w najbliższym czasie myślę, że na przestrzeni, raczej y, kilku lat, dokupię sobie drugą taką samą, bynajmniej ten sam wymiar, bo on mi naprawdę odpowiada. Ewentualnie, może jak się pokuszę, to będzie dłuższa, bo 3 metry szerokości to dobry wymiar. Piszcie w komentarzach, czy wy macie szklarnię, czy raczej tunele foliowe, czy raczej wszystko pod chmurką, bo również uprawiałam pomidory pod chmurką, też fajnie wyszły. Uprawiałam również pomidory, właśnie w szklarni. Pod tą chmurką nie były przykrywane przeze mnie niczym, chociaż bym mogła, ale ja akurat tego nie stosowałam. I jak widzicie, gdzie, nie tyczki kompozytowe. Teraz sobie wszystko odkryję. Dość dawno było podlewane w tej szklarni, więc wygląda na sucho. Wyplewiłam wszystko w miarę na tyle, na ile dało radę. Za niedługo planuję się rzodkiewki oraz sałaty na taki przedplon i zapraszam Was na filmik z poprzedniego roku, gdzie właśnie wspólnie razem wysiewaliśmy roślinki na przedplon. Też właśnie było to w lutym. Więc na spokojnie sobie możecie oglądać, co wtedy ja wysiewałam. W tym roku też będę wysiewać. Czy będzie filmik? No tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Zobaczymy, jak się wyrobię z czasem. Jak widzicie, na polu śnieg, naprawdę na polu zimno, a w szklarni było około właśnie 10 stopni, co Wam pokazywałam na samym początku. Szklarnia prezentuje się dobrze. Przeżyła niejedną wichurę, śnieżyce. Myślę, że. U, takie ulewne deszcze również tutaj jak widzicie jest klej. ja sobie na początku troszkę popełniliśmy błędów przy budowie tej szklarni, bo robiliśmy ją sami więc teraz zrobiłabym to troszkę inaczej przy właśnie kolejnym jakbym kupiła kiedyś szklarnię to następnym razem nagram filmik jak od podstaw ją samemu złożyć gdzie niegdzie pojawiła się rdza więc Myślę, że pasowałoby to jakoś, nie wiem, podczyścić czy coś. Jeżeli chodzi o taki ogólny wygląd, to szklarnia prezentuje się dobrze. No na pewno wymaga umycia na wiosnę teraz. Czym będę myła? Jakąś taką delikatną szczotką zmiotką, żeby nie rysać, bo jednak ten poliwęglan ma na sobie powłokę UV właśnie, żeby tak nie niszczył się. I raczej użyję sobie do mycia szklarni, w tym sezonie, mydła potasowego, bo jest to fajny produkt, więc idealnie będzie się nadawał. Co do tego, właśnie tutaj, jak wygląda dół szklarni, są, nieraz, są teraz widać ubytki, więc będzie to trzeba jakoś podsypać, uzupełnić. Chociaż powiem tak, źle to troszkę wygląda. Ale mi to nie przeszkadza, ani mi, ani tym roślinom, które będą, bo po prostu jest to troszkę taka wentylacja, więc ja do tego podchodzę raczej z przymrużeniem oka. Gdzie nie, gdzie ziemia opadła, więc trzeba będzie podsypać. U mnie szklarnia jest osadzona na bloczkach fundamentowych uzupełnionych betonem, więc naprawdę jest przytwierdzona do ziemi porządnie w kilkunastu miejscach. Co ja Wam polecam? W zestawie do szklarni dostaliśmy takie kotwy, ale to jak dla mnie to nie, nie, nie. Nie przy tym, w jakim miejscu ta szklarnia się znajduje, bo tutaj jest dość wietrznie, nie ma tutaj osłoniętego placu, nie ma drzew i tak dalej, więc to nie dla mnie. Więc od razu, jeżeli planujecie zakup szklarni, to polecam zastanowić się, w którym miejscu ją postawicie. U mnie jest kierunek północ-południe, więc super wyszło. Myślę, że jest to najlepsze ustawienie. Drzwi też są na przestrzał, tak samo jak i okna, co też jest super rozwiązaniem, bo jednak wentylacja to podstawa. Szklarnia nie była przeze mnie zacieniana w czasie lat, w lecie ani wiosną, jesienią w ogóle, więc yy, myślę, że jeżeli tylko zapewnicie okna i drzwi. Pootwierane to nie będzie tego szklarnia w ogóle wymagać. Co do tego, jak wygląda poliwęglan, wygląda dobrze, nic się nie zepsuło. Nie wiem, nie zzieleniało. Ewentualnie troszkę jest zabrudzone przy oknach. No ale okna są takim elementem dość specyficznym, dodatkowym. Które myślę, że mogliśmy troszkę lepiej zamontować. Mam też dokupione do tych okien takie automatyczne podnośniki. Jest filmik na kanale, jak je montować. Na niego zapraszam. Jest to super rozwiązanie, zwłaszcza kiedy was na działce nie ma codziennie. Zwłaszcza rano, kiedy pasuje okno, otworzyć i wieczorem, kiedy zamknąć. Jeżeli miałabym kupić szklarnię ponownie, to wybrałabym to rozwiązanie poliwęglan i na pewno. Zachęcam Was do zakupienia, właśnie, polywęgrany, jeżeli tylko macie pieniądze, bo to jednak jest dość duży koszt. Jeżeli macie tunele foliowe, takie zwykłe, to piszcie w komentarzach, jakiej firmy polecacie. Może inni, właśnie, skorzystają z Waszych rekomendacji. Ja takich nie używałam, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.